Słuchajcie, położymy sobie teraz przewody internetowe, które będą szły do rozdzielni. I ja kładę przewody ekranowane, które nazywają się FTP firmy Bitner. I mogą one iść spokojnie obok przewodów elektrycznych i nic się nie powinno dziać. Więc tutaj położymy dwa, bo idzie do telewizora, w razie czego gdyby kiedyś jednym przewodem, bo tutaj będzie antena, prawda? I jako tako będzie telewizja z anteny. Ale w razie czego gdyby miała być telewizja, nie wiem, z multimediów na przykład i przychodziła kablem internetowym, to położymy jeden kabelek pod telewizję, a drugi taki stricte pod internet, żeby był, prawda? Teraz tak, flopki. To są MP3. Mogą być. I dwa kabelki ładnie nam tymi flopkami się złapią. Tak to będzie wyglądało. Trzeba pamiętać tylko, żeby ładnie to wszystko polegało. Jeżeli ktoś nie ma takiego doświadczenia w prowadzeniu tych przewodów, w ogóle w Maxie będzie mu bardzo ciężko prowadzić te przewody równo. No mówię, no jest to materiał ciężki ogólnie, że wszystko może wam uskoczyć w jedną, w drugą stronę i to tak właśnie wygląda. Ładnie. Przymierzymy tutaj mniej więcej, tak żeby było z zapasem i ucinamy. Dobra. I tak to wygląda. Tak samo będzie teraz, tak samo teraz puszczę od domofonu do rozdzielni głównej będą szły. Dwa przewody, myślę, że no i tak to wygląda, prawda? Tutaj łazienkę już zrobiłem, jest ciemno, więc nie wiem, czy wam pokażę, chociaż wezmę telefon, latarkę, to coś zobaczycie. O, tak to wygląda. Tu
tutaj. Tu są gniazdka. Tutaj mamy kinkiet nad umywalką. I tutaj gniazdko jeszcze jedno. I oświetlenie górne. Nic specjalnego. A i wentylator jeszcze tam. Także tak to wygląda w łazience. No na razie działamy korytarze i zaraz będą te dwa pokoje, także myślę, że dzisiaj ogarnę to spokojnie. A jutro pewnie zacznę już robić górę. Także działamy dalej. Może łyk talentu, żeby się robić chciało. A wam, żeby się oglądać chciało dalej. Pozdrawiam. Słuchajcie, opiszemy sobie te przewody jako salonowe. Tak, żeby kiedyś było lepiej. Salon 1 i salon 2. Pięknie, pięknie, po prostu pięknie. Nie wiem, czy zdążyliście to wychwycić, że pierwotnie otwór pod domofon był wywierzony tam. Ale zostało to troszkę po prostu zmodyfikowane, bo przecież tutaj będą drzwi. I bez sensu jest, żeby domofon był we wiatrowapie i były drzwi. I inaczej by to było, gdyby tych drzwi tutaj nie było, prawda? Bo w ogóle tu klienci sobie zażyczyli zwykły domofon bez żadnych. Oni by nie chcieli tutaj wideodomofonu tam, jakby było. Bo przez okno w sumie wszystko, przez szybę w drzwiach wszystko by było widać, kto wchodzi, więc. Bo nie jest to jakaś, kto wie, jaka wielka odległość. Ale okazało się, że, no, że tam nie może być. Przecież, bo są drzwi, więc bez sensu. Więc przenieśliśmy to tutaj. I w tym miejscu już prawdopodobnie będzie wideo, pewnie domofon, bo już nie zobaczy się, kto przyjdzie. Aczkolwiek, czy musi się widzieć? To jest taka nasza wygoda, prawda? Takie nasze bajery, no. Ale mówię, to wszystko zależy od ludzi. No, są ludzie, którzy po prostu chcą. Chcą mieć prostą instalację, bezawaryjną. Są ludzie, którzy robią sobie instalacje bardzo rozbudowane, te smart home i tak dalej, prawda? Mówię, to jest dla mnie. Wszystko jest dobre, prawda? Wszystko jest dobre, jeżeli nie trzeba po prostu tego naprawiać i co chwilę przyjeżdżać do tego. I będzie szedł tutaj do tej rozdzielni. Tutaj schowamy domofonik. Dobra. Opiszemy od razu jako domofon. Jeden. I domofon 2. Ogólnie powiem wam, opisy są ważne przy prowadzeniu instalacji elektrycznych. No, w domu jak w domu, ale jeżeli się robi gdzieś tak, no, tak przemysłowo,
Dobrze jest sobie to popisywać. No później ktoś ma lżej, albo my mamy lżej, no podłączając tam jakieś urządzenia, bo wiemy mniej więcej, gdzie szukać po prostu tych przewodów i tak dalej, i tak dalej. Także to tak to wygląda.